Wow! Ona zasługuje na wygraną! To najbogatsza mama na świecie! Rok po roku Marysia zawsze dostaje nagrodę! Michale, kiedy będzie śniadanie? Życie bogacza jest najlepsze! Rolki Filadelfia dla panienki! Nie chcę tego! A może smaczna pizza? Chrupka i gorąca? O nie! Daj mi coś innego! Chwilka! Frytki? Bardzo je lubisz! Nie! Tak ciężko zgadnąć, na co mam ochotę? Zaraz tu padnę z głodu! Przepraszam, że przeszkadzam! Pani córka jest bardzo głodna! I odmawia wszystkich posiłków! Wiem, co zrobić! Jesteśmy uratowani! Oto twoje królewskie śniadanie! Wow, złote batoniki! Agnieszka je uwielbia! Smacznego, skarbie! Zajadaj, żebyś wyrosła duża i silna! Kilka dodatkowych poprawek i pora wychodzić do szkoły! Hej, gdzie jest moja druga skarpetka? Nie ma tu niczego poza kasą! Może jest w tej szufladzie? Tak, to znowu one! Czemu mnie to nie dziwi? W takim tempie spóźnię się do szkoły! Gdzie one są? Nic nie mogę zrobić! Muszę iść tak! Obym nie spóźniła się na autobus! Ale Agnieszka nie musi się martwić! Ma własną limuzynę autobus! Oto mój przystanek! Ach, chyba się udało! O nie, zostawiłam to w domu! Mam tylko to! O tak! Ale kogo to obchodzi? Agnieszko, jesteś bogata? Mogę pożyczyć długopis? Robienie notatek na banknotach? To nie jest proste, ale musi wystarczyć! Agnieszka postanowiła zrobić psikusa dyrektorowi. Ale to nie jest dobry pomysł. Panienko, przyprowadź do mnie swoich rodziców. To wygląda poważnie. Czy Agnieszka wyleci za swoje dowcipy? Jej mama też wygląda na zawiedzioną. Wstyd mi! Ale bogata mama wie, jak rozwiązywać konflikty. Dyrektor wygląda na zaskoczonego. Mamo, co tu się dzieje? To nic takiego. Teraz to jest nasza szkoła. Oto klucz do twojej nowej klasy. Miło z panią robić interesy. Czy Agnieszka została dyrektorką? To w sumie nie jest takie złe. Ale wyjątkowo nudne. Moja mama ciężko pracuje. Przepraszam, skarbie, to jest bardzo ważna rozmowa. Póki co poczytaj to. Podręcznik do ekonomii? Wow, co za nudy. Ani jednego obrazka. Nie przyda mi się. No to co my tu mamy? O, złote karty mamy. Ciekawe, po co jej ich aż tyle. Ojej, wow, to magia. No tak, mama uwielbia słonie. Cześć, Agnieszko. Kocham cię. To jest nie do zniesienia. Matko, to musi być znak. I gotowe. Powinniśmy urządzić przyjęcie. Auć! Oby mama się nie dowiedziała. Hej, Agnieszko, gdzie jesteś? A, tutaj jesteś. Rozumiem. Impreza trwa w najlepsze. Na tym przyjęciu są dwa rodzaje ludzi. Ludzie, którzy przychodzą tańczyć do upadłego. Chodźmy coś zjeść. I ludzie, którzy kochają zajadać pyszności. Koniec imprezy. Wszyscy wychodzą. Jak to wyjaśnisz, Agnieszko? Chyba pora, by moi przyjaciele sobie poszli. Co za świetny pomysł. Może zabierzemy suweniry. Czas, żebym też sobie poszła. Jeszcze nie skończyłyśmy. Ktoś ma kłopoty. Popyty są najlepsze. Który popyt jest najfajniejszy? Ale Agnieszka ma coś wyjątkowego. Mamo, potrzebuję nowego popyta. Agnieszka ma wszystko. Jak myślisz? Poważnie? To jest takie przestarzałe. To jest najnowszy trend.
Ciężko nadążyć za modą. Musimy pozbyć się starych zabawek. Proszę bardzo. Teraz też jestem modna. Agnieszka kocha zajadać przekąski. Nigdy nie można zjeść ich za dużo. Ale wszystko przestaje mieć znaczenie. Gdy istnieje wielki złoty lizak. Musimy go zdobyć. Mamo, kup mi go. O, proszę. Żaden problem. Co tylko zechcesz. I wszyscy są szczęśliwi. Skąd to się wzięło? O nie, muszę od razu iść do kosmetyczki. Pozbądź się tych paskudnych pryszczy z mojej twarzy. Oczywiście, proszę pani. Jesteś w dobrych rękach. Nie musisz niczym się martwić. Dziękuję. Dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Ale Agnieszka ma diamentowe pryszcze. Wow, to jest fortuna. Zachowam to tutaj. Gotowe! Znowu jesteś idealny, panienko. A ja jestem bogata. Mam farta. Jak ci się podoba mój nowy samochód? Jest bardzo szybki i stylowy. Tylko nie bądź o niego zazdrosna. Serio? Nie widziałaś jeszcze mojego. Gdzie on jest? Patrz! Wow! Wielka terenówka na pilota? Chyba wygrałaś. Żebyś wiedziała. Patrz, co on potrafi. Moje serce zostało złamane. Coś nie tak, skarbie? Moja sympatia ma dziewczynę. Oj, dziecko. Tylko Ken i mama rozumieją ból Agnieszki. Zaraz wracam. Świat jest taki niesprawiedliwy. Za jakie grzechy? Agnieszko, nie płacz już. I poznaj tego chłopaka, robota. Czy nie jest przystojny? I jest dżentelmenem. Ojej, miło cię poznać, robochłopaku. Tak, mama wie, jak znaleźć mi doskonałego faceta. Ach, dzień dobry, świecie. Ha? Co to za hałas? Wow, to prawdziwa powódź z pieniędzy. Muszę się stąd wydostać. O nie, wyjście jest zablokowane. Jak mam teraz wyjść? One są wszędzie. Pojawia się coraz więcej pieniędzy. Pomocy! Ratunku! Nie chcę tonąć w gotówce. To był tylko sen. Oh, moje koszmary robią się takie dziwaczne. Najlepszego, Agnieszko. Jest super. Pogoda jest słoneczna, ale pada pieniędzmi. Ano tak, to znowu moja mama. Pyszności, muza i najlepsi przyjaciele. Czego innego można zamarzyć na doskonałe przyjęcie? Pojedynku tanecznego. Kto najlepiej pląsa? Ale i tak trzeba złożyć życzenia solenizantce. Oto twój prezent. Wow, to iPhone 14. Nie wierzę. To jest super. Klasyczne urodziny z rodziną i przyjaciółmi. 100 lat, Agnieszko. Życie jest niesamowite. Podobał ci się nasz nowy filmik? Jak ty spędzisz swoje kolejne urodziny? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych skeczy o różnych stylach życia od TrumTrum Select.